Cześć wszystkim, z tej strony Astrelia, witam was bardzo serdecznie, ponownie w Dragon Age 2. Jak widzicie, jesteśmy w naszym domu świata, dlatego że patrzę, że jest tutaj Sebastian, to w sumie stwierdziłam, aki, zobaczymy co tutaj jest do zrobienia. Przy okazji przypomniało mi się, że Sandal w ogóle ma z nami dialog jeden i właśnie jest teraz aktywny, więc sprawdziłam. No właśnie, nam dał runę w prezencie. Mówisz? Oh, there he goes again. How he makes these things, I'll never know. I've never seen another dwarf like him. Does this run in your family? Not at all, but Sandal isn't really my son. I found him in the Deep Roads when I left Orzammar for good. Raised him as my own now. Isn't that right, my boy? I like Bodan. He's always been this way. Always collecting things and enchanting them. Strange, I suppose. Have you ever thought of finding out more? Well, I did. I brought him to the Circle of Magi about a year after we got to the surface. They called him a savant, but then they started giving him the eye like they were going to keep him, so we left. Not going back to those vultures. Sandal's happy as he is. Tak, to jest chyba akurat mowa o tym, jak w trakcie polowania na czarownicę zobaczyliśmy, że Sandal był w kręgu maginów. Templariusze powiedzieli, że jest tu, bo Bodan ma jakąś sprawę i zostawił go w kręgu, w razie co. Myślę, że to może być właśnie o tej kwestii mowa, o tym czasie może bardziej. Sandal's quite useful to have around. That he is. Also, I've always said. Oh, Maker knows what'll happen when I'm gone. I try not to think about it. Spokojnie, Bodan, damy radę. I want some pie. Ojeju, Sandal jest uroczy. Mamy specjalną runę Sandala w tym momencie. Akurat ja sobie zakupiłam run od Ciula, jak widać, poza odcinkiem. Specjalna runa Sandala zwiększa szanse na powalenie przeciwników. Tak więc bym właśnie sobie wykorzystała, bo ogólnie sobie też trochę zmieniłam wyposażenie. Natomiast tak, psy wojny, wiadomość chuda do króla, to jest to, co ma Sebastian właśnie, tak więc damy mu to. Ja pamiętam, że dałam mu tą specjalną runę Sandala. Więc niech ma. Tutaj wiadomość, tak? W użyciu dla u Aveliny. To damy ci może... Nie, runę błyskawic ci damy. Tutaj, Bianca. No dobra, ograniczenie dla Warika, jeśli chodzi o Biankę. Fiona w użyciu u Izabeli, tak? A masz runę ognia. Jakoś tak, nie wiem, zawsze najbardziej lubiłam ogień. Tutaj jest jeszcze kozik Jarvi, też u Izabeli, może jej coś innego dam. Obrażeń fizycznych, a tutaj obrażeń elektrycznych. A masz runę wstrząsu. Dobra, Bianca, Fiona, kozik Jarvi, ciosnik czemnika, u nikogo to nie... No nie jest to u nikogo po prostu. A tak swoją drogą, 25, okej. Okay. A ten topór ojca gór? Nie, to jest lepsze, bo się ulepsza automatycznie. Sierp pokusy jeszcze jest, ale tego też nie chciałam. Dobra, i dalej mam jeszcze moich towarzyszy i moją zbroję, tak więc kaftan czarnego lisa. Bym sobie runy szczęścia dała, żeby mi pieniędzy sobie troszeczkę znajdować. Hełm króla Marika. Runa szczęścia. Runa ochrony przed ogniem. Ścieżka dziczy. Masz runę szczęścia. I lwie pazury, runa szczęścia. I runa ochrony przed błyskawicami. A co? No i dobra. Tak więc i tak to wygląda. Przeszczepiona skóra duchowa dla Fenrisa, to bardzo proszę obrony i obronę przed błyskawicami. Zbroja rodu Wael, masz runę obrony. Normalnie bym to zrobiła poza odcinkiem, ale tak ogarnęłam właśnie, że... zbroja płytowa straży. Ogarnęłam właśnie, że mają... że kurczę jest tam właśnie z Sandalem do pogadania. Szata pierwszego, skórzany płaszcz Warika i odzienie wschodnich mórz, to jest dla Izabeli. To damy jej ochronę przed błyskawicami. A co tam? I dalej to są takie, które tak naprawdę nie są w użytku u nikogo. Więc olać już sprawę. Ile mi zabrało? No parę mi zabrało i reszta będzie na sprzedaż. To w takim razie patrzcie, jak się wykosztowałam masakrycznie.
Będę musiała zorganizować sobie jakiegoś handlarza i po prostu posprzedawać w ciul wszystko. No, zostały mi tam jeszcze jakieś elementy zbroi w skrzyni, do których jeszcze nie mam poziomu. Brakuje mi jednego całego. Całe dwa elementy zbroi. Pancerz Maktira. Dobra, Sebastian, co ty tutaj robisz? Your hound is a mark of nobility in Ferelden, is he not? I have heard that gaining a Mabari's loyalty is considered the ultimate proof of character there. That's kind of you to say. I think we make a good pair. The dog cares nothing for worldly power. The Maker would like to see us learn from them. Don't let it go to your head. No dobra, moi mili. Natomiast teraz pójdziemy sobie do zakonu. Wyjdziemy sobie z domostwa i ja może bym wzięła inną ekipę w tym momencie. Tak więc Avelina, Meryl, Sebastian, potwierdź. I idziemy, jak powiedziałam, do zakonu, żeby zakończyć zadanie Sebastiana Skruche. Aha, wy dwie macie awans przy okazji, bo ja oczywiście poza odcinkiem sobie rozdałam, ale im kompletnie nie. Tak więc masz maksymalnie w siłę woli, żeby ci się żeby po prostu, bo ja lubię mieć równo, okej? Okay? I tyle. Czy ty masz coś tutaj do ulepszenia? No masz, jasne, pomsta, odwet działa dłużej, jak każdy kontratak zadaje więcej obrażeń. No to bardzo proszę tutaj. Elitarny ochroniarz, Avelina jeszcze bardziej, jeszcze lepiej zasłania członków drużyny, przejmując za siebie większą porcję obrażeń. Transfer obrażeń 25% utrzymywanych przez cel, przekazywana Avelinie. Bardzo proszę. I jeszcze w broń i tarczę w takim razie coś się ulepszy tutaj. Okładanie. Wojownik może częściej zadawać cios tarczą, a trafienie nią przeciwnicy zaczynają się chwiać. Dobra, bardzo proszę. Meryl, dla ciebie wyżywotność. Aha, już jej przesadziłam troszeczkę. O, i teraz ma równiutko. Dobra, to resztę damy ci w magię, w spryt i w siłę może. Tak więc dobra. Dalijski parias. Damy ci tutaj rany przeszłości. To fascynująco potężne zaklęcie pozwala Meryl kontrolować krew jej wrogów i rozdzierać ich od wewnątrz. Wrogowie w obszarze jego działania otrzymują obrażenia ignorujące pancerz i odporność na obrażenia. Krew pierwszej musi być aktywna. I to sobie głębokie rany. Rany przeszłości zadają teraz więcej obrażeń i unieruchamiają wrogów. Ona chyba teraz tego nie ma w taktykach, wydaje mi się, ale ja pamiętam, że ja przestawiałam jeszcze jej, ulepszymy tutaj stożek zimna. Pamiętam, że ja jej zmieniałam, żeby też włączała krew pierwszej automatycznie, to ja to zmienię poza odcinkiem bardziej, bo ona może mieć te dwa tryby, gniew Elven i właśnie krew pierwszej aktywne naraz, więc też ciekawie. Dobra, Sebastian. I had hoped prayer might cleanse me of the desire demons touch, but I still hear her voice so clearly. I feel like I've bathed in filth that will never come off. You acted honorably. Why are you ashamed? The demon didn't lie. I used to be bitterly jealous of my brother. I wanted to be prince. Now everything he had is mine, and he lies in ashes. I keep asking myself, do I want this because it's right, or simply to have what I never thought I could? Aren't you your parents' heir? I'm the youngest son of three. My parents were rather traditional. They wanted the heir and the spare, and I was left in the cold. They put me in the Chantry to prevent my competing with my brothers. You seem very dedicated to the Chantry. You were put there against your will? At first, but it was the best thing that could have happened. I was a wild boy, a shame to my family. The Chantry made me a man. It's odd. When I wanted to rule, I would have been terrible at it. Now that I might be decent, I don't know if it's the right thing to do. It's the wisdom not to want power that lets you use it wisely. You didn't feel what that demon stirred in me. It cannot be right to lead any army to Starkhaven with such doubt in my heart. I owe you more than I can say, Hawk. I will offer my service to you here before I move on. If you want to help me, do it because we're friends. There's no debt between us. You have a good soul, Hawk. It was truly the Maker who led you to me. Miło. Dobra, w takim razie mamy przyjaźń plus 10. Przy okazji otrzymamy aż 11 suwerenów. Nieźle. W
sumie. Dobra, w takim razie chciałabym, żeby to mi zniknęło, bo mamy właśnie do pogadania z nim na temat tego łuku, który mamy. Chciałabym, żeby to mi zniknęło, żeby, wiecie, móc kontrolować, jak to wygląda, albo wiecie, to po prostu to kliknę. O, i teraz mi zniknie. Tak więc zapis kolejny i pogadajmy. Mam dla ciebie łuk. I think this is yours. My grandfather's bow, but where did you get it? One of the Flint Company mercenaries had it. Thank you. It's hard to mourn the loss of a thing while my family lies dead. But I did think of it. What's the story behind that bow? As the youngest son, it was my place to lead Starkhaven's militia. But I never had a talent for swordplay. Too much getting hit. My grandfather said the bow is the wise man's weapon. You can defend your city without opening its gates. Grandfather said the day I could pull the string on his bow, it would be mine. Then why didn't you have it with you? I was 13 when my grandfather made me that promise. I would rise at dawn to practice my shots until I could hit the eyeslit of a helmet from the top of the ramparts. Nieźle. But my parents pledged me to the Chantry before I could show him. Were you and your grandfather close? He was a man of the world, Prince of Starkhaven. But he had the most unshakable faith in the Maker. When my parents threatened to pledge me to the Chantry, he told me he'd gladly trade his title for a life of contemplation. The Maker ordained a place for each of us, I remember him saying. We have only to serve. I'm sorry I never got a chance to meet them. To save them. I know. You're a true friend, Hawk. You brought me this to remember and honor them. But if I could bring back our lowest servant by snapping it in half, I'd do it without regrets. Ja to jest zrozumiałe akurat. Dobra, jak to wygląda w tym momencie? Czy jest już aktywny? Nie. Przyjaźń jeszcze z nim nie jest aktywna w 100%. No cóż, trudno. W sensie perk związa... Perk? No wiecie, ta dodatkowa, powiedzmy, zdolność, która jest związana z byciem przyjaciółmi. Natomiast tak, w tym momencie opuścimy sobie obszar. My father was a chevalier. He had to flee Orlais when his patron was murdered. I'm sorry. I wouldn't have been suited for the life of an Orlesian noblewoman anyway. But surely you wish it had been different. To be a lady of Orlais and not a city guardsman. Not for one moment. I'd rather kill a bandit and save a merchant's family than know the correct dance steps and which rouge is in fashion. No tak, co kto lubi, prawda? Chciałabym jeszcze właśnie zrobić tutaj te dwa zadania. Drewniana hala oraz amulet te winterski. Dlatego też do domu Meryl się w tym momencie udamy. I pogadajmy sobie z Meryl właśnie. Dzień dobry. A, jaki serek. Lubisz ser? I've got something for you. Nie, to było lubisz dżem. Akurat chyba. Ale to jest cytat ogólnie z filmu o pszczołach. Did you get this from Master Island? Mithal, did I? Miss some important occasion? I'm so sorry, I'll make it up to you, I promise. There's no occasion, Meryl. I just thought you'd like it. I do like it. I'm sorry I'm making a mess of this. No one has ever given me a present before. Useful things. Tools or clothes. Because I needed them, not... just because. Maseranus, I'll find a good place for this. No i fajnie. W takim razie 15% co punktów przyjaźni może bardziej z Meryl. No i fajno. W takim razie idziemy do mapy Kirkwall, tak? I udajemy się jeszcze do kliniki Andersa, żeby mu przekazać ten winterski amulet. A to będzie też ciekawy dialog z nim. Tak więc zapisik ponownie. Anders! Cześć! I thought you might like this. You got me a gift. Już się zcięło. I hardly think I've done anything to deserve that. Z wrażenia. Is it a... That's a Tevinter Chantry amulet. Do you want me to get executed? Jasne. It's sacrilege to wear those in any land under the Divine. The Divine condemned their Chantry because it freed mages from the Circle. I thought you might sympathize. I like it. Maybe not on the outside of my clothes. I'm not that eager to face the hangman's noose. But I appreciate the thought. I've never really thought about what life would be like in the Tevinter Chantry. In the Circle,
They make it sound like the Void itself. The Black Divine stalking Phaedus, making it unsafe for kittens and virgins. I haven't noticed too many of either in Kirkwall. And fewer every day, I suspect. I appreciate the gift. Perhaps one day I can return one as meaningful. No i fajnie w takim razie. Bardzo mnie cieszy, że mogłam dać prezent, jednak to jest, no, miłe, prawda? Obdarowywanie kogoś. Dobra, w takim razie. To w tym momencie chyba ruszamy się, żeby wykonać przysługę w kwestii prochu. Dlatego też sobie oznaczę to zadanie i idziemy z nim. Tak więc opuść obszar. I się przejdziemy do doków, zdaje się, prawda? Prawda. Zaginiony patrol. A przy okazji sobie pogadamy właśnie a propos tego zaginionego patrolu, bo możemy skończyć to zadanie w tym momencie. Więc tak, Kunari, dzień dobry. They won't be coming back. You have stolen my duty, Basra. Oh, yeah. We were supplied for this task, but you have done this instead. Take what was meant for us. Dzięki, kolego. Pociecha Binkiego dostałam. Aha, ja muszę się w sumie udać do jakiegoś kupca i sprzedać przedmioty. Zapomniałam o tym. Okej. To zobaczymy w ogóle, co jest w tym obozie Kunari, bo chyba teraz pierwszy raz jestem w nim w tym akcie. O, zagadka Kirkwall jest. Dobra, to sobie przeczytajmy, o co chodzi. Zagadka Kirkwall. Oczywiście, jeśli chcecie, czytajcie. Ja nie będę. I to chyba tak naprawdę tyle w tym momencie będzie. Więcej tutaj nic nie ma. Tak, tak więc do Aryshoka. Witam pana. Sarahawk. Messer? Last we met, I did not know your name. Did not care to. You have changed your fortune over the years. The Kunari have not. I offer a courtesy, Hawk. Someone has stolen what he thinks is the formula for Gatlok. You will want to hunt him. Sounds like the recovery should be worth something to me. 1,000 lives. The stolen formula was a decoy. Sarkamek, a poison gas, not explosives. A nie, to w sumie lepiej. A small amount is dangerous enough to your kind, but if made in quantity, dobra przynęta, nie ma co. Intending to sell it. That merchant, Javaris. Would he be cautious? Or would he assume success and make enough to threaten a district? A courtesy, Hawk. You will want to hunt him. It took Javaris long enough to come up with this. Are you sure it was him? Others have asked for the Gatlok, but only he chose to delude himself beyond no. Is 3 years so long to a hateful fool? I have no way of understanding such weakness. His crime seems obvious. Further evidence could be the deaths of many. I wouldn't wait. So, how dangerous does this fake mixture become? It is not a threat to Kunari. For your kind, it is as dangerous as those who breathe it. Can you elaborate? The gas kills. But first, it turns allies against their own in blind rage. So, the greater the skill of those sent against us, the more dangerous they become to their own people. Urocza. Hard to control at the best of times. It is no longer our problem. I barely spoke to you 3 years ago. Why give me this warning? You are capable. But I have yet to decide if you are capable of understanding. Save your streets from this fool dwarf. Then we will talk. So you just leave the decoy laying around? We did not make it easy. 3 Kunari died defending it. Enough to impart a sense of worth. If the real formula were at risk, the Kune would demand that we protect it to the last of us. I appreciate you bringing this to me. I have long thought this city would destroy itself. This would only hasten the inevitable. Panahedon, Hawk. It will be interesting to see if you die. So, hunting a thief. Asking at the coterie would be a good bet. Dobra, przysługa w kwestii prochu w takim razie.
Wobec tego to chyba sobie pójdziemy, prawda? Właśnie w kierunku wykonania tej misji. Opuść obszar w takim razie. I ja mam to mrokowisko. I co my tutaj w ogóle mamy? Podziemne szlaki z krawek Bandery. Aha, to do oddania jedna rzecz. Ale nie, to sobie zrobimy wpierw misję. Tą główną, bo coś my chyba po drodze jeszcze znajdziemy, wydaje mi się. Aczkolwiek... So you're a prince, are you? That is apparently true. There's doubt? I've accepted the burden. That's all that matters. Why do you ask, guard captain? The entitled types are always trouble. In that case, I'm glad I don't count myself as one. They never do. Jasne, dobra, w takim razie. Pędzimy do tej osoby, którą mamy, zdaje się, przepytać. Naganiaczka koteli, może być. The leases of Javaris Tintop are up for grabs. You're selling the assets of Javaris Tintop? We are. Limited districts, limited contracts. Keeps territory clear and separate from the start. He had a meager lot, but he skipped with dues outstanding. So up it goes. Sounds like he's made a few friends. Can one of them point me his way? Ask that about anyone else, I'd have you thrown out. This one, he owes me too. Javaris left in a hurry. I'd put him at Smuggler's Cut if he's avoiding patrols. It empties at a cave outside town. Tell him I said, don't come back. This is not the trail of a master criminal. Najwyraźniej. Dobra, wobec tego przysługa w kwestii prochu. Idziemy do tego przejścia, które zostało zasugerowane w takim razie. Przejście przemytników. Wchodzimy. Skuteczność runy zależy od jakości zaklętej broni lub pancerza. Dobrze wiedzieć. Dobra, to idziemy dalej. No, dzień dobry. A, pamiętam tutaj pewną rzecz. Dobra, idę tutaj, tędy. Przeprzejdę. Aha, ci zaczęli walczyć. Mogłam nacisnąć kurka wodna, ha, żeby się nie ruszali. Mianowicie, tutaj możemy... Bum, czokoloko! Nie wiem, czy to coś komuś robi. Może tak, może nie. Dobra, w takim razie ja sobie powalczę z pajączkami. No i jest najmniej przydatna, bo kurka wodna nie potrafi leczyć. Trudna sprawa, jeśli mnie zapyta. Z drugiej strony samolocia. Nie, niestety teraz to już nikogo nie dosięgnie. No szkoda. Dobra, przeszukam sobie w takim razie skrzynię oraz kufer, skoro już tu jestem. Wytarty symbol krasnoludzkiego klanu. Dobra. Splugawiony pająk, zbir kartelu, bla bla bla. Tutaj splugawiony pająk, podnieś z niego coś. Pieniądze, może być. W dalszym ciągu coś do podniesienia właśnie. Po tym chyba nic nie będzie, wydaje mi się. Tak więc lecimy w tym kierunku. Witam pana. Sterta kości tutaj jest. Z pieniędzmi. Z panu coś będzie? Chyba nie. To idziemy dalej. Tak sobie przypomniałam, że w sumie coś takiego tutaj było. No, dzień dobry. Ty mendo ty. Dobra. Wysokieństwo. Trochę mi się życie kończy normalnie. O, kto padł? Sebastian, aha. Powiedział Sebastian, dziękuję stwórco za opiekowanie się twoimi sługami. Coś takiego. O, patrzcie, kurka wodna, to w powietrzu wisi. Taka pułapeczka w powietrzu wisi. Piękna sprawa. Ej, no cudne po prostu. Czy coś tu jest? Nie ma nic. Niciula! To akurat chyba wydaje mi się, że dość nam sporą część tych podziemi pokaże. Też fajnie. Tak więc zwłoki, tępy nóż. No dobra. Czekajcie. A, pamiętam w ogóle, jak pierwszym razem zobaczyłam, to się zastanawiałam, czy to był wynik autozamachu. I miałam takie, no bo kurka wodna, tępym nożem dokonywać autozamachu, to trochę by było nieprzyjemnie. Skąd tutaj wrogowie? Co? Nie, przepraszam, to tutaj normalnie. Aha, tam jakoś już zauważyłam. O, patrzcie, tu są!
zbiry kartelu. Jezus Maria. A ja daleko wykryłam wrogów? No ładnie. Czy weźmiesz 4 te kości? Na automatycznie przeszukasz? Nie, bo po co? Wykryła już wroga i szczęśliwa. Masakra. I kto jest, że wykryła tylko tego konkretnego wroga? O kiego chodzi, nie rozumiem. Dobra. Tak. Was ma jeszcze trochę więcej życia? Tak, jest skrytobójca kartelu. Dobra, teraz ciebie. Aha, nie no, fajnie, akurat sobie załączam precyzyjne ciosy po raz drugi. Aha, tutaj widzę, że przejście mam zablokowane. No spoko, przeżyję. Zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. Jest jakiś kuferek standardowy, skrzynia, kuferek, wytarty symbol jakiś krasnoludzkiego rodu. No okej, okay. I idziemy teraz tu. Fajnie jest to, że tak naprawdę mam już większość tego, co za pierwszym razem robiłam, zrobioną. Jak mówię, to jest jednak miłe. Chciałabym, żeby mi się, żeby oni już... O, właśnie, bo chciałam, żeby mi się odładowały umiejętności wszystkie, bo tutaj właśnie jest ich więcej. Tylko chciałam, żeby mi się odładowały umiejętności. Więc bliźnie szły. Pięknie. Teraz, aha, dobra. Srebrnoryt. Dobra, sterta kości, kolejna pierścień. Tutaj jest wyjście na dzicz! No ładnie. Może ja bym tak... Przepadnie. Dobra. Tam widziałam w tle grzyb głębinowy, tu jest jakiś drewniany kostur. Tu jest to zablokowane przejście całe, ale widzę, że to są tak naprawdę drzwi tylko zamknięte, a nie jakieś niesamowite przejście. Wytarty symbol krasnoludzkiego klanu. Z tego co ja kojarzę, to w ogóle podczas tego zadania można było coś znaleźć dla Izabeli. Ale nie jestem pewna w sumie, czy dobrze kojarzę, czy pomyliło mi się z innym jakimś zadaniem. Też opcja w sumie, że mogło mi się pomylić z innym zadaniem, jak my nie mam kufer. Runa ochrony naturalnej, wzór, serta kości, amulet. Nie wiem. Nieważne na chwilę obecną. Wydawało mi się, jak mówię, że coś dla Izabeli można było odnaleźć, ale... O, okręt w butelce! Jak powiedziałam, statek dla Izabeli. No, czyli dobrze skojarzyłam, okej. Okay, to dzicz. Wychodzimy na dzicz. Jezus Maria, więcej. Więcej was matynka nie miała. Tam jeszcze są najemnicy. No dzień dobry. Calm yourself, Javaris. You're not dead yet. You? Granny's garters, she would hire you. I can't buy a break on discount. You know what? Go ahead. Take my head and pike it back to that sodding elf. I need the rest. What in blazes are you talking about? But you don't know? Then what? You're tracking for the Kunari? Then she did it. That elf got them after me for nothing. Bitch born. Him being our man would be a trifle too easy. Mm-hmm. Look, I'm minding business, same old. And out of the blue, some elf tries to kill me. Says she's got the Kunari powder and I'm her cover. I slipped her, hired some bodyguards and ran for it. And now you're here. Great. So far, all I see is you. Leaving the other person behind is the first step in running away. Sorry if that's inconvenient. Here. Want to drag Dark into light? I had a man follow her. The elves in Lowtown. I just want to get out with my dead guards. Thanks for that. Better luck wherever you're bound, Javaris. The farther, the better. Right. Got me a rosy future to plan out. Think I'll start by selling some boots.
sodding bunch of... Take a long breath on a short shaft, you blasted dog lord inroders. Okej. Okay. Przysługa w kwestii prochu, tak więc zrobione tutaj jakaś część tego zadania, bo jeszcze oczywiście nie skończyliśmy go. Natomiast tak sobie wpierw pozbierajmy rzeczy, które tutaj można zebrać. Czy coś jest tutaj na wzniesieniu? Może być, może nie być. Natomiast tak, właśnie, elfka pewna jeszcze jest do odnalezienia. A to jest akurat właśnie część misji... druga część misji, można powiedzieć, tylko że właśnie nie wiem, ile mi to zajmie, szczerze przyznam, ale dobra, pójdźmy, zróbmy to. A w sumie pójdę tędy. Co tam? Przy okazji może być jakaś sterta kości po drodze, ale nie ma. Trudno. Dobra, wobec tego opuść obszar. Tutaj mamy alejkę, przysługa w kwestii prochu, boczna uliczka. Dobra, to chodźmy, zróbmy to. I can't fight the damned air. You want to live? Stay out. What's going on, Mason? God, Captain. There's... I can't even describe. On your time, son. Reports of some haze with a stench of rust and throw-up. There was a cloud, then a lingering mist. Anyone caught in the cloud just went mad. Then the others just wretched themselves dead. All right. Keep your post. We'll take it from here. No dobra, w takim razie. Trust that it's as bad as he says. Let's hope this elf didn't try to make enough powder to sell. Didn't sound like a merchant to me. Let's go. No dobra, w takim razie to wchodzimy sobie na tereny niebezpieczne. Ale cóż, ktoś to musi zrobić, nie? We must find the source. Tak, to prawda. Mamy tutaj, widzę, stalową zasuwę. One się nam bardzo przydadzą. Dokładnie. To powinno zatkać te beczki. Dlatego też beczka z gazem i będą się pojawiali najemnicy, jak widać. Płacze ktoś tam w tle. I ogólnie przy każdej fali będą będą zostawiali... Któryś z przeciwników będzie zostawiał przy każdej fali właśnie zasuwę tą metalową, czy stalową, cholera wie, nieważne. Dobra. Aha, widzę, że skończyło mi się w ogóle. Ekstra potężna do ataku tutaj, o. Dobra. Tak więc tutaj jest stalowa zasuwa, tylko ja muszę jakoś, o, właśnie wycelować. Tutaj gdzieś będzie właśnie beczka. Jest szalona kobieta, jak widać. Dobra. No, oszaleli wszyscy. Czy coś powiedzą moi? Dobra. Czas w takim razie zrobić, o. Dowódca najemników. Będzie kolejna fala, przynajmniej powinna być, o właśnie. Dobra. Atakować! Najemniczy łucznik. Cyk, pyk, malina. Zostań na miejscu! Chyba to coś takiego powiedziała, wydaje mi się. Dobiegnę, zanim się skończy. Nie, skończa mi się już, stary. Szkoda, ale tak zadziałało. Daj mi dowódcę. Dobra. Czy masz za stalową pokrywę? Zasuwę? Nie, nie tego. Gdzie jest ta stalowa zasuwa? Tutaj. No ale wejrzyj ją podnieś. I to jest... Nie, przepraszam, jeszcze dwie beczki zostały. Myślałam, że to będzie ostatnia. Ale nie, jeszcze jest właśnie jedna. Będzie. Mówi, że będzie w porządku, że nie kilku jeszcze, nie wszyscy. No jakże mi was szkoda, koledzy moi drodzy. Dobra. Dobra, pojawiła się już zasuwa, czy... Tak, pojawiła się.
przy tym typie. Mam ją, stała walosuwa. I beczkę z gazem ostatnią sobie blokujemy. No, dzień dobry, to chyba ta elfka, o której była mowa. Easy. I'm just trying to find out what happened. Is that Sarah Hawk? You have enemies. I'm Mówisz? Glad it's you, really? These poor people. You are a much better target. So, care to explain your particular brand of crazy? Kanari take my people. My siblings forget their culture, then go to the Kune for purpose. We're losing them twice. So I get some help from your people. We'll take the Kanari Thunder, make some accidents, and make them hate it. But this... this is all wrong. Which of my people put you up to the theft? It can still work. They're hidden in your city. They'll enrage the faithful and make sure the Kunari are blamed. Me, I'm finished. I just need a few more bodies. A few more. Rozruszą wiernych brzmi jak coś, co... Ktoś, może bardziej ktoś, kogo znamy. Tam jest ta baba. Chodźmy w takim razie. No dzień dobry. Hello. O kurna, raz, ale ją palnęło. Ładnie. Ja przyznam, że ładnie palnęło ją. Dobra, to jest ty. Coś jeszcze? Tak, definitywnie. Dobra, tam w takim razie biegniemy. Do kolejnego. Dobra, i to wszystko tak naprawdę. You'll need to know about this. Tak, to prawda, ale wpierw sobie może przeszukamy tutaj to miejsce. Zobaczymy, czy coś znajdziemy interesującego. Znaczy pewnie nie, ale i tak bym chciała przeszukać. Mamy tutaj skrzynię. No jakieś łupy zawsze będą. Ile ja mam miejsca w ekwipunku? Aż 9, wow! Dobra, ja naprawdę potrzebuję udać się do kogoś, kto by mi coś sprzedał. Pieniądze, sporo pieniędzy. Ta szalona kobieta, coś z niej było? Tak, coś z niej zostało. Trochę pieniążka. Będzie trzeba tu porządnie przewietrzyć, to jest pewne. Jak skrytobójca, skrzynia z długim łukiem jakimś tutaj. O, tam mam iść, to sobie wejdziemy jeszcze tutaj na szybko, do góry. O, elfi fanatyk. Receptura tajemna trucizna. No dobra. Tajemna trucizna, jeśli dobrze pamiętam, wpływa na to, że dany przeciwnik dostaje więcej obrażeń od magii. Tak więc bramy sobie otworzymy, z tej strony nic nie ma. Pani strażnik, załatwione. No bardzo proszę. Żyję, by służyć normalnie. Dobra, w takim razie to będziemy się udawać do doków tak naprawdę. Już zielarski, zwłoki, nocne koszmary. Jezus Maria, ile mamy rzeczy do oddania w międzyczasie. Dobrze, moi mili. Natomiast ja myślę, że póki co sobie zakończymy. A póki co, no właśnie... W sensie, no póki co sobie zakończymy i będziemy kontynuowali misję następnym razem. Tak więc dziękuję wam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się spodobał i że będziecie też oglądali odcinki następne. Zostawcie proszę łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie też komentarz. Jeżeli nie macie pomysłu na treść, to proponuję... Terroryzm. Będzie mi niezmiernie miło. Ponadto, jeśli chcecie wesprzeć kanał, linka macie w opisie oraz na stronie głównej kanału. Dzięki wielkie, do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!